Witamy, drodzy panowie i panie. Hejterzy ma adaptacji mang oraz wielbiciele. Wiem, że czekaliście na ten moment przez wiele lat. Na ten jeden film, który tak się zapisał echem, że praktycznie nawet nie zainteresowani tematem musieli o nim słyszeć. Prawdziwy zawodnik wagi ciężkiej, który zmiótł po prostu każdą inną adaptację mangi w rankingach najgorszych filmów. Otóż mowa oczywiście o Kajecie śmierci. Proszę nie brać mojej twórczości, nie porównywać jej do tego, dziękuję. Polecam sprawdzić na YouTubie, jeżeli nie wiecie, o czym mowa. A więc, tak. Jesteśmy tutaj ja oraz moja trójka wspaniałych gości, którzy się przedstawią. Dzień doberek, tutaj April 2001. Szczęść Boże, ja jestem pasterzem Master of David. No ja Szyjczka 25, czyli chyba, nie wiem, nie znawca mang w ogóle. Otóż, bo tutaj warto zaznaczyć, panowie, że tutaj ta dyskusja dzieli się na dwa obozy. Ci, którzy są znajomi z mangą, ci, którzy nie są znajomi z mangą. Ci, którzy są, no to właśnie pan święty pasterz Master of David i pan Radagast, i ci, którzy nie są, no to jestem ja i Szyjczka. No chyba, że Szyjczka się zapoznał, no to wtedy jestem sam. Nie, ja w ogóle żadnej mangi nie czytałem, więc wiesz, to chyba czytałeś jakąś, więc... Ja czytałem My Hero Academia, ale to nie w temacie, Death Note akurat. Tak. Że my też nie czytaliśmy mangi. Ale chciałem czytać coś. Ale znam anime przynajmniej. Okej. Okay. Ale anime jest tak naprawdę lepsze. No ale... Dobra, tu możemy dyskutować, ale... Tak, jest to dopiero wyjątkowy odcinek serii, bo nie, że cała trójka gości to jeszcze... Dopiero będzie interesująca dyskusja, zważając na to, że dwójka osób zna materiał źródłowy, a dwójka nie. Więc jakby, gęźbiąc, zaczynając jakąś dyskusję, to może trochę od podejścia, od początku. Otóż, tak, ja oraz Master kojarzymy anime. Ja nie obejrzałem w całości, ale gęźbiąc, bardzo je dobrze wspominam i żałuję, że nigdy nie skończyłem. Oczywiście też oglądałem dwa japońskie filmy na podstawie Death Note'a. Natomiast ty, jakie masz, Master, wrażenia związane... No, wspomnienia. Ja w większości obejrzałem całe anime i czytałem kilka stron tych one-shotów, które opowiadają całkowicie inne historie i uważam to chyba za najlepsze anime, jakby najlepiej wykonane, jeżeli chodzi o fabułę z jakichkolwiek, które oglądałem. Także bardzo wysoka opinia. 9 na 10, bardzo bliska. Nawet nie, 10 na 10, bo po prostu jest idealne. I teraz mamy też dwójkę osób, która nie zapoznała się z nim i chciałem spytać, co was w ogóle przyciągnęło do obejrzenia tego filmu? Bo coś musiało. No cóż, w moim przypadku to na pewno jest to, że słyszałem o tym tyle negatywnych rzeczy, że no stwierdziłem, że w sumie czemu nie obejrzeć. Poza tym chyba na serio ja lubię wybierać złe rzeczy do oglądania. Najlepszym przykładem jest tego Titans. Sprawdzałem, kiedy prowadzimy w tym dniu właśnie drugi sezon, który zamierzam na Netflixie drugi sezon, który zamierzam obejrzeć, wiem, jestem masochistą. No i właśnie to chyba mi głównie spowodowało do tego, żeby obejrzeć Death Note'a, bo lubię cierpieć. I to chyba tyle, jeśli mogę powiedzieć o to. A jak z panem Shishigaju? Czekaj, jak to powiedzieć, jak dlaczego obejrzałem to? Nie mam pojęcia szczerze, po prostu... Musiałem chyba parę negatywnych opinii usłyszeć, żeby, no wiesz, go zainteresować. No plus Willem Dafoe był, a wszyscy wiem, że jak Willem Dafoe gra jakieś mocno przerażające, wiesz, takie mroczne postacie, to wypada zawsze najlepiej chyba. Ciężko się nie zgodzić, jakby nie spojrzeć. Gobi. Tak, dokładnie. Więc widzicie, jakie tu podejście było generalnie ciekawe, natomiast tak, wszyscy generalnie wiemy, jak ostatecznie się skończyło z filmem, ponieważ no, jak się pojawił, to był, wiadomo, przyjęty bardzo pozytywnie. Jakby nawet to jest fenomen swego rodzaju dla mnie, że film został przyjęty tak negatywnie przez zarówno osoby zapoznane z materiałem, jak i te, które nie znały go kompletnie. Zresztą już przed premierą były problemy chociażby z tym, no, czarnym L-em generalnie, który wywołał kontrowersję. Że się nie dziwię, ale mam swoje zdania na ten temat. To jest ta. Death Note. P-
powiedzcie może krótko, co uważacie o filmie z perspektywy czasu, bo każdy z nas w sumie nie oglądał go od długiego czasu. Dobra, no to mówię ja jak ten. No, dobra, panie. Dla mnie jest to wielki jedna taka wielka mela prosto na twarz anime, ponieważ no, całkowicie psuje wszystko, co miało z nim związane, zamiast zrobić z tego no, kryminał jakby taki psychologiczny, w którym mamy walkę dwóch geniuszy o to, kto tak naprawdę jest mądrzejszy, to zmienia to się w po prostu high schoolową dramę, w której młody chłopak, gimnazjalista, po prostu używa no, najsilniejszej broni na świecie, żeby znaleźć sobie dziewczynę. I nie ma, wszystko co było psychologiczne z tego wszystkiego zostało usunięte tak naprawdę i zostało nam taki po prostu, no splucie na twarz anime. A wyobraź sobie na przykład piąty sezon Everdale, teraz Aichi zdobywa Death Note'a, żeby spełnić swoje zachcianki. Przykro mi, nie oglądam takich niedorosłych rzeczy. Możesz się śmiać, ale i jeszcze tak, oni mogą tak zrobić. To nie jest tak, że Dragon Ball akurat jest największym hałem, jeśli chodzi o traktowanie materiału źródłowego? Chodzi o Evolution. Moim zdaniem tak, ale pan master się nie oglądał Dragon Ball Evolution. Okay. Ja oglądam chyba nikt nie oglądał Dragon Ball Evolution. Aha, nie, ja oglądałem Dragon Ball Evolution. To znaczy, to jest może większe splucie, ale to jest takie na tyle sztampowe, że ja to po prostu lubię. A w Death Note jedyne, co jest śmieszne, to krzyki Lighta i no Ryuk, bo Ryuk był zajebisty. No, to ciekawe podejście, zważając na to, że ja gęsiem więc mam opinię o Dragon Ball Evolution, jaką mam, bo to jest najgorsza adaptacja mangi dla mnie. I będę tutaj troszeczkę bronić Death Note'a, lekko tylko, ale no, wciąż. Natomiast jeszcze dwójka panów się nie wypowiedziała o filmie. Cóż, co ja mogę powiedzieć o filmie, jako że ja nie znam materiału, mogłaby być nieco inna, ale mimo wszystko po obejrzeniu tego filmu wciąż uważam, że wiele rzeczy jest głupie, jest bezsensowne i założę się, że jakbym obejrzał anime albo przeczytał mangę, no to bym jeszcze bardziej pewnie to krytykował pod tym względem, że absolutnie mam wrażenie, każdy tam bohater jest na czele z głównym bohaterem, który jest, no właśnie zachowuje się jak debil, żeby poderwać dziewczynę, która sama zresztą zachowuje się, no niezbyt według mnie rozsądnie i to też jej nienawidziłem, a sam główny detektyw jakoś tam, czy no ten no detektyw, bo nie pamiętam jego imienia, jakiekolwiek zachowuje pozory tego, że coś tam ogarnia, bo rzeczywiście rozgryzł między innymi tą zagadkę, dlaczego jakie osoby się zabija, ale to wciąż jest takie leniwe, bym powiedział dodatkowo. Ta już zmiana koloru skóry to jest tam, jestem, jeżeli to ma jakieś wytłumaczenie, to spoko, ale tam dobra, może tego nie będę się tak zagłębiał, bo to jest najmniejszy problem tego filmu, ale poza tym cała reszta to jest takie bycie edgy na siłę momentami, bym rzekł, i nie, to po prostu nie. A dodatkowo jeszcze, no jak pewnie wy bardziej powinniście się do tego przyczepić, ale ja mogę, bo dowiedziałem się tego od was, że jak on wyrywał właśnie tego kartkę z Death Note'a, tego notatnika śmierci, to w anime bodajże to było tak, że on mógł na tej kartce miał wszystko pisać i to zadziałało, zabijanie, a w filmie to kompletnie podważyli. To jest zmienianie zasad, które nie powinny być mimo wszystko zmieniane, więc no tak było dokładnie, w sensie ci się wywan kartkę, daj mogłeś używać i faktycznie Light wykorzystywał to. No tak, no i jeszcze jakby pieski drapał, jakby to nie było w miarę ważne, ale to była jedna z tych ważniejszych umiejętności dziennika, no to tutaj zabranie tego to jest głupie pod tym względem, że to jest zmienianie zasad, które no, nie powinny być zmieniane. A było tak w anime, że można było podpalić w ogóle kartkę i doprowadzić do tego, że jednak nie umrze, jak osoba wpisana na tej kartce? O ile mi się przypomina, nic takiego nie było. Jedyne coś jakby z oszukiwaniem, że wpisanie kogoś w dzienniku to był po prostu fejkowy dziennik, nic takiego nie było. Po prostu wpisałeś kogoś już po nim. To też mam podważanie wtedy zasad, no bo pamiętam, co się pod koniec dzieje. Oczywiście piękna scena z tym kołem. Boże, jak to się nazywa ta akcja? Diabelski młyn. Diabelski młyn, właśnie to cała akcja w Diabelskim młynie była tak kuriozalna i głupia, że matko bosko, jakim cudem to przeszło. Ja się pytałem o to akurat.
Bo chyba doprowadził do tego, że zabił kogoś, a przy okazji też chyba sprawił, że jednocześnie chyba tą dziewczynę zabił i sprawił, że też zapuściła kartkę w taki sposób, żeby ona wpadła po prostu prosto tegoś ognia, tego świetnika chyba podpalonego. To jest po prostu oszukać przeznaczenie. Poza tym tam jeszcze chyba pełno policji się zebrało, czy coś takiego, a sam Młyn też się rozpieprzył. No, głupota. Absurdalne było sobie. To, że Juk w ogóle mógł sobie, wiesz, diabelski młyn tam, wiesz, rozwalić i tak dalej. No właśnie o to mi chodzi. Nic się nie stało. Oczywiście żadnej konsekwencji nie było, poza tym, że znalazł się w szpitalu i ojciec przyszedł i... O, hej, okej. Okay. No wszystko żyjesz, dobrze wiedzieć. I nic nie przebije faktu, że tego... Była piosenka Chicago, kiedy lecieli slow motion. I don't have enough of that, of mordę. No, tutaj przesadził generalnie. Może było tak, że ktoś po prostu za dużo Guardians of the Galaxy obejrzał, zafascynował się tym soundtrackiem z lat 80. i powiedział, dobra, musimy mieć to samo w naszym filmie. Albo Deadpoola ktoś obejrzał, też to możliwe. Zresztą było sporo, wiesz, tych piosenek też. A takich romantycznych. Film generalnie? Okej, okay. Niespodzianka. Jak oglądałem to, no mówię, dawno temu, jakieś prawie 2,5 roku temu. Chociaż pamiętam sporo ci, bo... I dla mnie nie był aż tak zły nawet. Nie wiem, bo na pewno nie wiem, mi się podobał Ryuk i w ogóle ten jego projekt i Willem Dafoe oczywiście. I nie wiem, nawet mi nie przeszkadzało do końca też ta absurdalna fabuła, choć pewnie teraz już bym pewnie, wiesz, mocno narzekał na to, jakbym to obejrzał jeszcze raz. Natomiast jeszcze co do mnie generalnie na krótko. Nie będę ukrywał, że film jest dość nisko w moim osobistym rankingu adaptacji mang. Przede wszystkim przez fakt, że rzeczywiście materiał źródłowy jest potraktowany słabo. I o ile nie ma nic przeciwko temu, żeby próbować czegoś nowego, co jakby szanuję troszeczkę w Wingardzie, tak to co zrobił mimo wszystko jest po prostu słabym pomysłem. To nie jest problem, że w ogóle wpadł na ten pomysł, tylko jaka była egzekucja tego generalnie. Przez to, że postacie nie były interesujące, chociażby Light, który jakby właśnie przez stresień tego geniuszu był po prostu krzyczący... No, Orle. Gnojem, że tak to mówimy. Nieinteresującym kompletnie, wiecie. Rozłem! Źle jest, jak przypominam sobie tą postać w ogóle. To był kozioł, nie gnój. Poza tym Mia była bardzo nudna i zresztą już ta postać... Jak można zepsuć tak... Nudna, Boże, ona była irytująca dla mnie. No widzisz. Ty nie znasz tej... Ty nie znasz tej z anime. Nie mów, co to jest irytujące. No dlatego mogę się opierać tylko na filmie i ta z filmu według mnie jest mocno irytująca. Jakby no... Kurde. Z jednej strony, wiecie, wyznaję w życiu, że trzeba próbować coś nowego z materiałem źródłowym. I jakby nie spojrzeć, no, Dragon Ball Evolution zrobiło coś nowego na przykład, ale wiadomo jak to... I tutaj też jest podobnie generalnie właśnie, co nie? I... Ludzie, ten film był w sumie dość nudny, tak szczerze. Nie wiem, bo mało pamiętam z niego rzeczywiście. Natomiast jeżeli mogę jakoś bronić go, to za fakt, że reżyseria jest fajna. W sensie, Wingard ma rękę do obrazów generalnie, kadrów i tak dalej, i momentalnie ładnie to wygląda autentycznie. Tego dostał posadę jak reżysera Godzilla vs Kong, więc... Najwyraźniej, co nie? Jak gdzieś dostaje się projekty, no i przecież Netflix chce tego Death Note 2, jeżeli to jest dalej aktualne, chociaż mam nadzieję, że nie. Oby nie. A z drugiej strony? Nie, dobra. Sorry, bym obejrzał nawet ten film, tak szczerze. Bo jestem ciekaw, gdzie daje by to pociągnąć może. Tego co wiem, Wicard planował trylogię zrobić, więc wiesz. Ma sens w sumie, w sensie, że trylogia, a nie na przykład dwa czy więcej filmów. A, albo dwa, albo trzy filmy, nie wiem. Ale tak, jakby to była taka moja opinia na krótko. To jest ten. Jaki macie w ogóle stosunek do tego, że próbowano kombinować tutaj z tą historią? Raczej w sumie to Master jest bardziej pytanie, jako że wiem mniej więcej, więc spytam jego przede wszystkim. No ja ogólnie wydaje mi się, że jeżeli robi się czegoś, no adaptacja albo po prostu używa się jakiegoś materiału źródłowego, wydaje mi się, że powinno się iść jakby najdalej od niego, żeby to nie było tym samym, albo po prostu, ponieważ, to znaczy akurat w tym aspekcie, bo
Jeżeli adaptujemy książkę, okej, okay, można lecieć od deski do deski to samo według mnie, no bo tak naprawdę adaptujemy książkę, nie coś, co już robimy coś jakby od nowa, przekładamy jedno medium w drugie. Ale jeżeli mamy już praktycznie idealną wersję anime, czyli wersję tak naprawdę na ekranach i ona jest praktycznie idealna w każdym aspekcie, to robienie czegoś takiego samego byłoby głupie. I tutaj można ich pochwalić, że chcieli zrobić coś nowego, tylko że ja nienawidzę tego, że zrobili to z moimi ulubionymi postaciami, zamiast zrobić z tego, nie wiem, historię, zamiast Lighta, który był oczywiście, no jak mówiłem, w oryginale geniuszem i w ogóle najmądrzejszym praktycznie człowiekiem na Ziemi, zrobili z niego wypełnionego hormonami nastolatka, co może jest może trochę realistyczniejsze, ale to jest historia o wielkich demonach i zgniłych jabłkach, także no, w tym się realizmu nie szuka. Rzeczywiście jakby zmienić warto nawet sporo, natomiast właśnie to jest taki problem tego filmu, że on po części boi się pójść o krok dalej. Jakby dalej mamy mimo wszystko, no, Death Note, jakie trochę znamy, co nie? Jakby... Znaczy właśnie mi chodzi o to, że powinni po prostu wziąć inne postacie zamiast tak naprawdę fan favorite i nie psuć Ella, Lighta, Misa, ona miała Misa, nie? Mia. Mia, no. Ryuka, dobra, Ryu był jedyną postacią, która mi się tam podobała, tylko po prostu zrobić tak, jak są te one-shoty mangi, w których jest historia o kimś innym, kto dostał dziennik. Jeżeli chcą zrobić historię o nachorążonym nastolatku, to niech nie nazywa się kurwa Light, a nie, on się nie nazywał Light Yagami, on się nazywał Light Turner. Tak. Ja... Co, amerykanizacja tam była mocna. No tak. W końcu akcja działa się w Ameryce. To jest taki też problem właśnie, że tego Light Turner nie musiałby być tak złą postacią, gdyby nie był tym Lightem, którego niejako niby pamiętamy tak z oryginału, co nie? Czy w ogóle trzeba by pójść w kompletnie innym kierunku, bo jeżeli próbujemy rzeczywiście być jakkolwiek wiernymi, to zwykle idziemy kompletnie w wierność, co nie? Jeżeli kombinujemy, to praktycznie na maksa, jak taką powyższą, tylko to... To jest właśnie... Uważam, że gdyby polecieli jeden w jeden, to wyszłoby coś takiego jak ten remake Psycho, który przerobił go po prostu z czarno-białego filmu na kolorowy, bo tak naprawdę no już masz idealną wersję. No racja, ale adaptacja anime jeden w jeden nie da. Jeśli ja miałbym się wypowiedzieć trochę o tym, no to w przypadku adaptowania jakiegoś materiału, no jestem też zdania, że lepiej pozmieniać jak najwięcej, żeby no to nie było jakby powtórka z rozrywki, ale że no wiadomo, na filmie pełnometrażowym, a nie jako anime. Problem jest jednak taki, że no właśnie taka zmiana też może się nie przypaść widowni i potem będzie ból dupy, że czemu to nie jest tak, jak było w oryginale. I to jest właśnie takie błędne koło i głównie zależy od tego, jak twórcy odpowiednio mogą połączyć na przykład zarówno to, co było w oryginale, jak i to, coś nowego. Żeby nie iść na przykład albo Maxa w 1:1, albo Maxa, żeby zmieniać wszystko, bo uważam, że obie kwestie by się tak no, nie skończyły za dobrze. Przynajmniej co widać... No dobra, tutaj w Death Note tego nie widać, bo jednak mimo wszystko coś tam próbowali zachować, coś tam nowego, ale jak to wyszło, to wiadomo. Natomiast ten, teraz pytanie będzie skoncentrowane do osób niezapoznanych z materiałem, do waszej dwójki. Otóż, czy oglądając film i nie znając materiału źródłowego, mieliście jakiś problem z zrozumieniem, o co w tym chodziło mniej więcej, w sensie nie znając tych zasad wcześniej i tak dalej, czy to był problem z oglądaniem, czy nie? Ujmę to tak, no już trochę zasad od was poznałem w jakiś tam, jak gadaliśmy nieraz. Ale pomimo faktu, że wciąż nie znałem, to kwestia jest bardziej polega na tym, że no, świat rządzi się swoimi prawami, spoko. Mogę to kupić za każdym razem. Wielki, pojawiający się William Dafoe w stroju potwora, spoko, mogę to kupić. I nie mam z tym problemu. Gorzej jest właśnie, że jak jest to po prostu źle poprowadzone, jak no, na przykład było w tym filmie wiele rzeczy. No i problem jest taki, że czasami niedopowiedzenia były masakryczne, bym rzekł. No i można było się w tym wszystkim pogubić i no było to dezorientujące momentami, bo w końcu nawet nie znając materiału źródłowego, no to film stoi mimo wszystko na własnych nogach i powinien nie mieć problemu z zapoznaniem go nowemu widzowi, a tu ten ewidentnie miał z tym problem. Taka jest moja opinia przynajmniej. A jak w twoim przypadku, Shizgai? O
chodzi o zmiany, tak, że... Znaczy nie, że konkretnie o to, jak odbierałeś film, nie znając materiału źródłowego, w sensie, że czy rozumiałeś wszystko, czy nie miałeś problemu z nadążaniem, zasady, świat i tak dalej? Nie, akurat im się udało, nie najgorzej chyba nawet przedstawić w ogóle to wszystko i te zasady. Chociaż sposób tego, jak przedstawiane były śmieci, to już, no wiecie, przypominało mi trochę Oszukać przeznaczenie i było takie... Aha, to teraz książka pozwala robić tak, że żeby ktoś zginął, to musi najpierw przetulać się, potem najpierw musi walnąć kolesia, koleś musi normalnie strzelić przypadek do psa, pies musi przebiec przez drabinę, ktoś musi upaść z drabiny i tak dalej. No pięknie, świetnie. Rozumiem. I teraz... Znaczy, na początku wydawało się, a potem zaczęły się dziać takie rzeczy, że wiesz, że z tą kartką między innymi, czy też to, że... No wiecie, to jest... To, co już wspominaliście, te wady i te problemy, wiecie, z logiką. Mhm. Teraz pytanie do każdego z osobna. Otóż, nieważne, czy znacie materiał, czy nie, to wolelibyście, żeby powstała ekstremalnie wierna adaptacja z takimi samymi aktorami, reżyserem, jakby... Dalej zachowuję mniej więcej to, co tutaj było, ale generalnie rzecz biorąc, no, po prostu jesteśmy wieni. Czy wolibyście to, co dostaliśmy, które, no, praktycznie nie było wierne, jakby nie spojrzeć, co nie? W sensie, no, wiadomo, próbowało, ale tak też nie. Albo czy wolibyście też kompletne odejście od tego? Może wręcz praktycznie byście pomyśleli sobie, kurde, czy to jest jeszcze Death Note? Jaka z tych trzech wersji by was najbardziej zainteresowała? Dobrze, nie wiem, czy wtedy ten film. Dobrze, to niech Shinji Guy zacznie. Nie, po prostu chciałem spytać, ile wtedy był trwał? To jakieś, nie wiem, 5 godzin pewnie, jeśli czy byłby tak maksymalnie? No, na przykład drugi japoński film trwa tak 2 godziny 20 w sumie, ale jest bardzo wierny, bym powiedział. Myślę, że po prostu musiałby się zmieścić z materiałem, ale daj by się dało coś. No gdyby zmieściliby z materiałem, no to może byłby wierny, ale z drugiej strony czy to nie byłoby w zasadzie powtarzanie tego samego co w anime? Wreszcie, to był problem chyba między innymi The Killing Joke, że Batman The Killing Joke, że w zasadzie już pomijając te pierwsze pół godziny, to reszta to jest praktycznie to samo, co wiecie, w komiksach, tylko po prostu dodano te kiepską animację i głosy Marka Hamilla i Kevina Conroya i tyle. Bo można było równie dobrze zrobić po prostu do komiksu i tyle. To można powiedzieć, to są dwa różne podejścia jak dla mnie do adaptacji, bo jeżeli się na to spojrzy, w dużym stopniu Death Note animowany, anime jest bardzo... bardzo podobną adaptacją, robi wszystko praktycznie tak jak w mandze, tylko że robi to w innych momentach, ale po prostu jest w to tyle serducha włożone, że dlatego jest tak dobre. Właśnie chciałem też powiedzieć, że wspominałem o Killing Joke, tylko że to było coś zrobione po prostu od byle jak. Jak wspominałeś, jak można by zrobić coś z sercem, to mogłoby faktycznie się udać, tylko no wiesz. No tak. Wiecie, to też jest trochę dla mnie tak problem, bo są materiały źródłowe, gdzie można się go tak pozmieniać, czy na przykład poprawiać niektóre rzeczy, co nie? Wydaje mi się, że Death Note po prostu jest zbyt dobry, żeby coś w nim zmieniać i wtedy, jeżeli myślisz sobie, dobra, spróbuj żyć wiernie, a jako, że jestem fanem, to zmień to tak, żeby było lepiej. No tutaj już... Jeżeli chodzi o główną historię, tak, ale jest tyle możliwości opowiedzenia historii, bo chyba Ryuk nawet wspominał w oryginalnym anime, że jest o wiele jest po prostu, było przed Lightem, było wiele użytkowników Death Note'a, także będzie po nim wielu użytkowników Death Note'a. Także jest naprawdę dużo miejsca na opowiadanie różnych historii oprócz Light'a. Można właśnie tak jak w tych dwóch innych mangach wydanych właśnie przez twórcę, w których był Kira chyba C, o ile się nie mylę, który mordował tylko starych ludzi, którzy jakby byli, cierpieli i mieli umrzeć. To jest bardzo dużo miejsca na osobne historie. Nie muszą być idealnie podobne do tej związanej z Kirą i Elem, no ale ta, dla mnie to by była idealna adaptacja albo po prostu inspirowana na tym w świecie, bo robienie tego samego co anime jest głupie. Cóż, jeśli o mnie natomiast chodzi, to ja zdecydowanie jestem osobą, która bardziej sobie ceni oryginał
niż kopiowanie, co idealny przykład jest na przykład no, Star Warsy, kochane, gdzie przebudzenie mocy sobie nie cenię za wysoko w końcu, bo to jest kopia, powiedzmy, no, może nie kropka w kropkę Nowej Nadziei, ale jest dosyć mocną kopią, dlatego sobie no, tego filmu tak nie cenię. Jakby tworzyli, próbowali zrobić adaptację Death Note'a 1:1, to może by była dobra, tak jak no, do przebudzenie mocy, ale przynajmniej w moich oczach by ona nie była dobra i bym jej na pewno tak nie cenił, bo jednak mimo wszystko wolałbym, żeby twórcy zrobili coś bardziej oryginalnego, co by właśnie ze swoich, co by właśnie oni sami wymyślili. Ale też jak wspominałem wcześniej, trzeba między tym znaleźć czasem odpowiedni balans, żeby tak trafić idealnie w punkt, żeby no, wziąć coś z materiału źródłowego, ale też coś od siebie, bo jeśli, no mówię, jeśli pojedziemy kompletnie w oryginalność, no to może nam wyjść takie Super Mario Bros. Natomiast, które było według wielu jest tak złe, że aż dobre i kompletne odcięcie się od, no wiecie, założeń z gier. No, niektórym się spodobało, ale wciąż no, dobre to nie jest. Dlatego no, mówię, zdecydowanie bardziej bym się opierał w tą stronę bardziej oryginalności niż wiernego adaptowania. To jest właśnie taki problem, że idąc tą ścieżką trzeba znaleźć twórców, którzy są w stanie znaleźć pewien balans, bym powiedział, bo właśnie na przykład przy Dragon Ballu to się kompletnie to nie udało, co nie? Jakby zupełnie inaczej było, ale w taki zły sposób, co nie? Natomiast Last Jedi, momentami dań tych, nie wydaje się jak Gwiezdne Wojny, przeszkadza im jak są poprowadzone rzeczy, a tymczasem dla mnie to jest właśnie świeżość i coś dobrego dla Gwiezdnych Wojen. Natomiast jakby trochę stoję w pewnym rozkroku, bym powiedział, w sensie generalnie mówiąc, jeżeli chodzi o te japońskie Death Note'y, no to pierwszy był generalnie mówiąc taki, no próbował wiernie, tam parę rzeczy zmieniał, na dobrą sprawę w sumie oglądało się go tak, no, jakby, jeżeli znałeś materiał źródłowy, to przynajmniej lepiej oganiałeś niż ktoś, kto nie oglądał, bo moim zdaniem wtedy by miał większe problemy niż tutaj nawet, generalnie. A niektóre ze zmian były słabe, natomiast drugi film poszedł bardziej wiernie i pomyślałem sobie, o jezu, jaka fajna, wierna adaptacja. Teraz myślę, no dobra, to rzeczywiście jest bardzo dobry film i bardzo dobra adaptacja, ale na dobrą sprawę, no, była po prostu rzeczywiście wierna. Natomiast gdybym miał wybierać między nią a anime, to co bym wybrał? Anime. Wiadomo, no bo adaptacja nie stoi na własnych nogach. No niestety, chociaż niektóre mogą próbować mimo wszystko, jakbym spojrzeć. Na przykład tutaj, jakbyś wziął zupełnie nowe postacie, wszystko, to na tą sprawę ci się mógłbyś to zrobić tak, żeby nie trzeba było znać po prostu oryginału, co nie? Ale tak. Jakby się to zrobiło dobrze, to na pewno. By przede wszystkim film wyszedł dobry i może fani tego, że tylko trzeba wziąć pod uwagę. A przy tym też nie ukrywam, że no, nie mam nic przeciwko oglądaniu na przykład takich Death Note'ów Netflixa. Nie powiedzę, że ja też nie lubię, jak się, wiesz, wykracza poza pewne rzeczy w oryginale, co nie? Dlatego na przykład taką Revolution oglądało mi się przyjemnie w pewien sposób, co nie? Zresztą też inna sprawa, ja po prostu kocham te filmy, okej? Okay? Jak powiedziałeś mi o wykraczeniu niektórych rzeczach poza pewien temat, to aż mi się przypomniał stary design Snika, ale dobra, o tym nie mówimy. No tak, a nie, ja bym obejrzał Nightmare Cut, mówię ci. Release the Nightmare Cut, tak, dobrze. Więc jakby, tak, gęsiu, chyba też bym stał po stronie tych bardziej oryginalnych filmów, ale no, kurde, nie powiedzę, że po oglądaniu tej adaptacji, jednak czasem mam pewną satysfakcję, jak zobaczę, że o, zrobili to wiernie, mają szacunek do materiału, spoko, to nie? Nie wiem. Więc jak próbujesz właśnie po środku, jak Wingard tutaj, to no, może wyjść jak wyjść, niestety. Zresztą to jest największy problem filmu, jak dla mnie. Więc no, wiadomo, mamy po prostu zły scenariusz, co nie porządną warstwę wizualną, ale jakby wiadomo, jak to jest jako adaptacja, co nie. Cóż, twórcy się jak widać trochę bali postawić krok naprzód przez to, ale też nie chcieli stawiać kroku do tyłu, więc no, stanęli sobie i się nie ruszyli, krótko mówiąc. To jest mam pytanie do Mastera. Chodzi o Blair Witch, ten zupełnie najnowszy film generalnie. Czy on próbował coś nowego robić? Boże.
Nie pamiętam. Pytam z ciekawości, ponieważ robił go twórca właśnie Death Note'a. Ja się zastanawiałem, czy tutaj też Chyba było podobnie. dodawał jakby większą skalę mocy tej całej wiedźmy i no już nie było tego, czy to jest naprawdę, czy nie. Ale dużo więcej nie pamiętam. Tak szczerze, i chyba ta wiedźma jakby sama wysyłała te taśmy do osób, że jakby ona chciała, żeby tam ludzie przychodzili, ale za na 100% nie powiem, bo ten film jest tak niepamiętliwy, że no. W sumie to jest smutne, bo Wingard uznawany był za dobrego twórcę generalnie, ale chyba Death Note trochę, no, strzegał mu. Spaprał mu karierę. Tak. Oczywiście, no, ma pyk do roboty najwyraźniej, więc jakby spoko. Życzę tam powodzenia na dalszej drodze generalnie, ale no... wiadomo, jest ten problem z Death Note. Nie uważam go za jakąś szczególnie tragiczną rzecz, ale... też, no... wysoko w rankingu przecież nie był u mnie, więc jakby no... coś macie jeszcze do dodania? Może też jakieś wspomnienia, cokolwiek? Pamiętam, jak to oglądałem, no i momentami się nudziłem, momentami się wkurzałem, momentami się zastanawiałem, jakim tam innymi momentami, nawet miałem trochę zabawy. Więc taki roller coaster wrażeń związany z tym filmem, mógłbym rzec, że był. Teraz, żeby zakończyć to jakoś, bo trzeba zakończyć. Otóż, jeżeli faktycznie powstał ten sequel, to się chcieli go zobaczyć, czy nie? Czy chcielibyście w ogóle, żeby powstał? O! No nie wiem. To raczej pytanie do ciebie, panie Redagast, i do pana Mastera, bo w końcu wy jesteście fanami. Jeśli ja miałbym, że... Death Note dla mnie jest marką kompletnie obojętną, więc równie dobrze, czy by powstał, czy by nie powstał, to mi to wisi, krótko mówiąc. Pytanie, czy bym sam zobaczył takiego Death Note 2? No cóż, patrząc na to, jeśli by poprawili coś i wyszedł z tego nawet kompetentny film dla laika związanego z marką, to może bym obejrzał. Ale czy chciałbym, żeby powstał, no to odmówię, mi tam lotto. A może powiem tak, że jeżeli sequel byłby lepszy pod wieloma względami, poprawiłby masę puentów oryginału, nawet bym sprawdził, a jak nie, to... Dobra, też bym zobaczył, ale... No... Na pewno z większą chęcią bym poszedł, gdyby okazał się być, no wiecie, lepszy akurat. Gdyby wszyscy krzyknęliby, no wiesz, ogłaszaliby, że jest lepszy znacznie od jedynki. Bo zdarzały się filmy, które były negatywnie oceniane, które pierwsza część była oceniana negatywnie, a druga zebrała znacznie pozytywniejsze opinie. Luigi na przykład. Znaczy, że wiem, czy to horror, ale przecież były filmy, które miały tak, że dwójka była znacznie lepiej oceniana od jedynki. Ale się już powtarzam. Dużo z tobą się zgadzam, to znaczy ja okropnie nie chcę, żeby powstała ta część, bo nie widzę w tym nadziei na ten film, ale jest bardzo mała szansa, że właśnie zrobią coś lepszego i no nikt nie wie, ale no po tym, co zrobili z pierwszą, to oni tak naprawdę plują na twarz Death Note'a, bo typowy laik, normik, który cię ogląda tylko filmy, zobaczy film i pomyśli, o Boże, co za głupia kreskówka o jakimś tam nastolatku, który tam przychodzi dorastanie, ale głupie. I tak naprawdę przez to jakby, przez to jak to jest pokazywane właśnie w filmie, cała ta fabuła, Light i L i wszyscy, tak naprawdę no, traci jakby na popularności Death Note, może nie tyle co na popularności, ale po prostu na renomie wśród bardziej takich normikowych osób, także nie podoba mi się ten film i wydaje mi się, żeby sequel się udał. Cóż, jestem też jak ty, wręcz pragnie, żeby ten sequel powstał. Co, ja jestem autentycznie zbyt ciekaw, co można by tu wymyślić. W sensie, jakby z tym podejściem, które było w jedynce, gdzie to pociągnąć? Czy to miałoby cokolwiek wspólnego z tym, co działo się dalej w oryginale, czy właśnie nie? Jakby, nie mam pojęcia, dlatego jestem strasznie ciekaw, więc no, lepiej się Wingard, jeżeli ci się to zrobi, albo ktokolwiek, kto będzie odpowiedzialny za ten film, jakby no, wziął, zrobił sobie notatki po jedynce, uświadomił sobie, no, to nie wyszło, to nie wyszło, trzeba poprawić i żeby wyszło coś lepszego. Dziękuję w takim razie za wysłuchanie tej jakże bardzo złożonej dyskusji około Death Note'owej, bo przyznaję, że
Nie wiem, na ile jeszcze gadać o dofnącie, a na ile momentami o podejściu do adaptowania, ale myślę, że wyszła na nie taka zła dyskusja. Cóż, możemy razem kiedyś obejrzeć i przeanalizować każdą scenę, no wiesz. Nie wiem. Z osobna, żeby było śmieszniej. Nitpicking bywa taki sobie dla mnie. Bym powiedział, że jeżeli coś takie robić, to przynajmniej zostawić te najciekawsze sceny ewentualnie, a nie tak czepiać się każdego szczegółu. Magia montażu. Ale film obejrzałbym chętnie wspólnie, zwłaszcza, że w ogóle bym go obejrzał jeszcze raz. Także ten, pora na pożegnanie się. Nie, dobra. To dziękujemy, że wysłuchaliście nas i tak dalej. Ci, którzy to dotrwali, dziękujemy bardzo. Ja byłem C1. S25. Master nie może być zbyt zajęty graniem, żeby się pożegnać. O, dzięki. On Skyrima odpalił. Ty wiesz doskonale, że jak on wejdzie w Skyrim. Ja jestem Master of David, największy pastor w tym kraju. Szerzę dobro i magię przyjaźni i magię Skyrim. Najaktywniejszy youtuber w cudzysłowie. Absolutnie najaktywniejszy youtuber. Największe kłamstwo. Powiedziałbym, że mam kanał, ale teoretycznie po roku on już chyba nie jest mój. Ty masz nawet dwa kanały. Wszystkim do moich gości. Wspaniali ludzie, absolutnie. Tak, dawaj linki w opisie. Ci taką nie, właśnie dojadę. Dobrze, dziękujemy za wysłuchanie. System był Elagast 21.